NHS, moje kolejne zakupy, Salon Services. To, co zakupiłam, co było mi potrzebne i co mi się skończyło, to oczywiście waciki bezpyłowe, czyli Nail Polish Remover Wipes. Około 200 sztuk. To, co jeszcze oczywiście jest niezbędne, to pilniczki. I tutaj zakupiłam sobie w zasadzie dwie gradacje, 240 i 180. Niestety mieszanych pilniczków nie mieli. I tutaj mam 100 i 180 zwykły pilniczek. Tutaj pisze, że można go użyć do akryli, natomiast do żeli też jak najbardziej się sprawdzi. Także 100 i 180 razem. Kupiłam sobie dwie sztuki. Kolejne pilniczki też dwie sztuki. Tutaj mam 240, akurat obustronny 240. I to jest tak zwany pilnik teflonowy. Także spokojnie możemy go tutaj dezynfekować. To nie jest jednorazówka. I piszę tutaj, że możemy go użyć do żeli. Kolejna rzecz, która mi się skończyła, a no jeszcze oczywiście kostki polerskie, tutaj już nie pamiętam jaka tu była gradacja, bo to oczywiście nie piszę, ja podejrzewam, to jest 240. To są rzeczy, które się zużywają i które musimy sukcesywnie dokupywać. Oczywiście klej, który czasami nam się może przydać do przyklejania różnych ozdób. Kupiłam najtańszy klej z aplikatorem, ponieważ w pędzelku kleje zwykle są zawsze droższe. Pisze wysoka jakość, bardzo szybko schnący klej. Kolejna rzecz, którą sobie dokupiłam jeszcze, to oczywiście kryształki. Nie są to kryształki Swarovskiego. Tutaj pisze 144 sztuki. Zwykły krystal, który przyklejamy na klej. Jeszcze nie zdążyłam sprawdzić, czy tutaj ta powłoka, która jest pod spodem tych kryształków, ta podstawa, czy ona jest plastikowa, czy to będzie raczej taki metal. Mam nadzieję, że to będzie metal. No Swarovski to nie jest, ale być może będą dobre gatunkowo. Firmę możecie sobie sprawdzić na internecie. Sinapro, czy Sinapro, tak jak wolicie. A co jeszcze? No pędzelki zawsze. Tych pędzelków jest mało. Tutaj pędzelki do Nail Artu. Zestaw czterech pędzelków, firma ASP, patrzyłam, czy to czasem nie jest taka chińska podróbka, to nie jest, tutaj pisze, że wyprodukowano w Walencji, chociaż trudno powiedzieć, United Kingdom też tutaj jest. Poprzednie mi się rozleciały i tutaj mam nadzieję, że mi się tutaj te pędzelki sprawdzą. Tutaj jest jeden pędzelek do One Stroke, no i oczywiście trzy linery różnej długości. Tak jak mówiłam, firma ASP. Także mam nadzieję, że to będzie profesjonalny produkt. Tutaj już o tym mówiłam i to, co jeszcze mam, co mi się skończyło, to tutaj rolka, papierowa rolka. W zasadzie do różnego użytku, tak, tutaj pisze for general purpose wiping, czyli w zasadzie do wszystkiego. 10 inches,
Nie wiem dokładnie, ile to jest, ale tutaj pisze około 100 takich naszych perforowanych ręczniczków. To najbardziej nam się to oczywiście sprawdzi, jeśli chodzi o paznokcie. Całość sobie to, co wszystko kupiłam, kosztowało mnie dokładnie 19,49. Tutaj się skusiłam na zakupy, ponieważ często jest tak, że paznokciowe hurtownie wyprzedzają się w konkurencji i czasami możemy spotkać na przykład, że produkty są zwolnione z VAT-u, profesjonalne produkty są zwolnione z VAT-u. To oczywiście musimy mieć trade card, czyli po prostu musimy być zarejestrowani jako kosmetyczka albo jako stylistka paznokciowa. Także tutaj tych rzeczy nie kupicie w detalu, albo jeśli kupicie, to będą na pewno o wiele droższe i tutaj będzie naliczony podatek VAT. Natomiast jeśli macie tak zwane wtyki, czyli macie tak zwane trade karty, to spokojnie możecie w takich promocjach sobie bazować. No wiele pieniędzy to nie jest w zasadzie, bo po odliczeniu VAT-u, bez VAT-u tutaj nam wyszło minus 3,25 funta, czyli w granicach koło 15-16 zł zniżki. Tutaj jeśli chodzi jeszcze o nasze ściereczki do wycierania, gdzie mówiłam, tutaj jest około 100 takich ręczniczków. Zaraz Wam pokażę, jak to się sprawdza w połączeniu z różnymi płynami, chociażby właśnie z nail cleanerem czy tymi podobnymi rzeczami. Tutaj z wyglądu niczym to się nie różni, w zasadzie tak to wygląda, jakby to był papier toaletowy, rolka papieru toaletowego. Oczywiście to taka rolka, tutaj ta rolka, no, ona nam się dzieli, już jest perforowana i dzieli nam się tutaj na 100 różnych części. Dość takie nawet szerokie są te ręczniczki. Także spokojnie nam to może to posłużyć jako podkładka pod paznokcie. Jak to się sprawdza z płynami? Zaraz sobie zobaczymy. Nalejemy sobie tutaj troszkę nail cleanera. Czy to nam się czasem rozsypie? Nawet dosyć mocno się to trzyma. Także nie rozlatuje nam się to w rękach. Bardzo fajnie absorbuje, także tutaj nawet możemy sobie takie ściereczki użyć, jeśli pracujemy akrylem i wycieramy sobie pędzelek w liquidzie. I tu jeszcze mamy nasze waciki bezpyłowe. Także jak widzicie, raz, dwa, trzy, cztery warstwy. Te waciki składają się tutaj z czterech warstw. Dość takie mocne. Jak sobie tak naciągamy, to dość takie mocne. Wiadomo, że gorszej jakości waciki, no nam się w połączeniu z cleanerem nam się rozlecą w palcach, robią się dziury i takich wacików musimy już użyć więcej. Tutaj widzę, że nic się nie dzieje. Są bardzo fajne, spokojne. Możemy sobie przemyć paznokieć i nic nam na paznokciu nie zostaje. Jedyne co, to nam się tutaj rozwarstwiają. To jest taki kawałek, trudno powiedzieć jakiej tkaniny, ale gdzieś mniej więcej takiej szerokości tkanina i to jest złożone na 4. To jest złożone na 4 i wtedy nam powstaje taki wacik. Ale bardzo fajnie się sprawdza, jeśli chodzi o czyszczenie paznokci. Nic nam tutaj nie zostawia. Także spokojnie takiego jednego wacika możemy użyć na przykład na obydwie ręce, a na pewno na jedną. Zapomniałam jeszcze, jeśli chodzi o nasze pędzelki. Z one stroke'iem często jest tak, że mamy różne rodzaje wielkości pędzelków. Ja polowałam na pędzelek mały, najmniejszy rozmiar. I tutaj udało mi się go zdobyć. Tutaj jeszcze tak reasumując, jeśli chodzi o pędzelki, to jak mówiłam, cały czas szukałam najmniejszego rozmiaru. Tutaj nie pisze, jaki to jest rozmiar. Producent nie pisze, jaki to jest rozmiar. Podejrzewam, że to będzie się koło chyba 2.
bardzo mięciutki pędzelek. I z pędzelkami często jest tak, bo one się rozsypały pod wpływem wody. Bo wiadomo, jeśli malujemy farbkami, to używamy wody. Ja tutaj miałam, na ostatnich pędzelkach miałam plastikową tą skówkę całą tutaj. Dlatego to mi pod wpływem wody pękło. To już uważajcie na pędzelki, jakie kupujecie. Starajcie się kupować z metalową skówką na końcu. Wtedy nic wam się z takimi pędzelkami nie stanie. I już tutaj korygując, jeśli chodzi o firmę, to oczywiście produkt jest wyprodukowany w Stanach. Także nie żadne Włochy, nie żadne United Kingdom, tylko po prostu Stany Zjednoczone. I tutaj nasze linery. Trudno mi tutaj uchwycić ostrość. Także jak widzicie, tutaj ta skówka jest metalowa. Tutaj troszkę dłuższy ten liner. I na samym końcu najkrótszy. Jestem ciekawa, jak mi się ten najkrótszy liner sprawdzi, bo zawsze z tymi najkrótszymi linerami jest problem. Albo są zbyt sztywne, nie da się nimi po prostu malować. Zobaczymy, jak ten liner się sprawdzi. Thank you.